Kampania wyborcza trwa. W Biurze Wyborczym Prawa i Sprawiedliwości odbywają się dyżury radnych i członków Komitetu Wyborczego, w trakcie których mieszkańcy oraz osoby zainteresowane mogą przyjść i zapoznać się z kandydatami. Prowadzone jest również w tym samym miejscu biuro interwencyjne, które pomaga w różnych sprawach. Biuro Interwencji Obywatelskiej no już jakiś czas istnieje. Z jakimi sprawami ludzie tutaj przychodzą? Jakie kłopoty wam przedstawiają? Jak to wygląda? Sprawy są czasami banalne, dotyczą porządku w mieście, spraw porządkowych, typowych w mieście, ale te najważniejsze kwestie, sprawy ważne, a mianowicie duże bezrobocie, które jest w mieście, szczególnie jeżeli chodzi o ludzi młodzi przychodzą, się pytają wprost o pracę. Czy będzie w tym mieście praca? Nie mówię już o sygnałach, które są... Znaczy rozumiem, czy wy jako, powiedzmy, potencjalni wygrani w przyszłych wyborach, czy stworzycie warunki do powstania miejsc pracy, tak? O to pytają? Oczywiście. Jednym z głównych w zasadzie takich priorytetów, w zasadzie najważniejszy priorytet, to jest dać pracę. Kiedyś swego czasu, wiele lat temu, Andrzej Wiśniewski w 2002 roku miał takie hasło po pierwsze praca. I w zasadzie to hasło do dzisiaj jest aktualne. To hasło jest ciągle aktualne ze względu na bardzo duże bezrobocie, ponad 20% w porywach do 25%. Jednym z elementów skarg wynikających też z rozmów są tutaj kwestie zgłaszane przez handlowców, którzy już nie są w stanie znieść dalej i dłużej tego tak długotrwającego i uciążliwego remontu torowiska tramwajowego. Rokowania dla nich są bardzo, bardzo, powiem, kiepskie, dlatego że wiąże się to też z zaniechaniem działalności przez niektórych i mamy już konkretne owoce, mianowicie puste sklepy. Jednym z problemów, który aktualnie pojawił się, także był zgłaszany przez jednego petenta, była kwestia, powiem wprost, ograniczenia praw obywatelskich, a związana z głosowaniem. W dniu 16 listopada pójdziemy wszyscy do urn i co się okazuje, że mieszkańcy lokali socjalnych w mieście Grudziądzu, jeżeli nie wpiszą się na specjalną listę w Wydziale Spraw Obywatelskich, nie mają prawa głosu i oni o tym nie wiedzą. Jest to kuriozalna rzecz, która... Nie są tam zameldowani, tak? Oczywiście, to znaczy mieszkańcy lokali socjalnych mają od pewnego czasu zameldowanie czasowe. Ponoć jest taki przepis, który narzucił taki wymóg i prezes MPGN-u mówił, że od tego nie może odstąpić. Jest to rzecz konieczna. Wiem doskonale, jak wiele lokali socjalnych jest w mieście Grudziądzu. Bardzo dużo lokali socjalnych, co się okazuje, że grupa kilkuset osób, a może kilku tysięcy osób może być pozbawiona możliwości głosowania, jeżeli nie dopełni tego obowiązku. Uważam, że z mocy urzędu Wydział Spraw Obywatelskich albo ustawa, albo przepisy inne powinny nakazywać poinformowanie tych ludzi o skutkach, które niesie nie wpisanie się na te listy, które zobowiązują i obligują do głosowania. W trakcie spotkań członkowie i radni spotykają się z mieszkańcami Grudziądza, dowiadują się o różnych problemach. Często są to proste sprawy, ale bywają również bardzo skomplikowane. Tutaj do Biura Wyborczego przychodzą też, można powiedzieć, po pana fachu też tacy użytkownicy dróg rowerowych. No i pan jako tutaj rowerzysta, członek stowarzyszenia, też jako tu kandydat stara się dowiedzieć, co dla mieszkańców, jakie problemy przedstawiają w tej kwestii, czyli w zakresie ścieżek rowerowych. Właśnie przed chwilą rozmawialiśmy o tym. Wystąpiła kwestia czasu dojazdu do pracy. Jeden z mieszkańców Grudziądza zarzucił, że jadąc z Węgrowa po ulicy jest o wiele szybciej w Grudziądzu niż w momencie, kiedy korzysta z dróg rowerowych. No ja mógłbym tutaj, powiedzmy, podpowiedzieć tylko to, że trzeba też zwracać uwagę na oznakowanie. Jeżeli znaki nie zabraniają rowerzyście ruchu po jezdni, to on może jechać po tej jezdni, nawet jak obok jest droga rowerowa. Nie wszyscy o tym wiedzą. Zawsze drogą rowerową jest chyba troszeczkę bezpieczniej, przynajmniej tak od samego siebie, niż tą ulicą zatłoczoną, gdzie jest ten ruch dosyć taki mocny. Zależy wszystko od tego, jak się rowerzysta zachowuje. Jeżeli rowerzysta jedzie w odległości, zachowuje odległość od krawężnika około metra, sygnalizuje wszystkie swoje manewry ręką w lewo czy w prawo, w nocy jest oświetlony, to niebezpieczeństwo nie jest aż tak duże, jak się wszystkim wydaje. Gorzej jak ten rowerzysta gdzieś tam się czai i nie wie, nie ostrzega innych użytkowników ruchu, nie informuje innych użytkowników ruchu, jaki manewr chce wykonać. Pewnie, że najbezpieczniej jest na drogach rowerowych, ale te drogi rowerowe w tej chwili mamy tak pobudowane, że mamy zakręty o 90 stopni, musimy się zatrzymywać, musimy zsiadać. Jeżeli byśmy chcieli przestrzegać wszystkich
wszystkich tych informacji, znaczy przestrzegać znaków drogowych, tych pionowych i poziomych, no to ten ruch po mieście rzeczywiście jest bardzo utrudniony. No niestety dochodzi do tego, że te przepisy i prawo zaczyna być martwe, bo ludzie tam, gdzie mają znaki koniec drogi rowerowej, po prostu jadą dalej i nie zsiadają, bo musieliby wsiadać i zsiadać wiele razy. Oprócz prostych spraw mieszkańcy zgłaszają się również z bardziej skomplikowanymi problemami, które wymagają często dużo czasu, aby je rozwiązać. Właśnie z takimi sprawami spotyka się Sławomir Dębski, który prowadzi biuro interwencyjne, które na okres kampanii wyborczej przeniesiono z ulicy Toruńskiej do Biura Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. W biurze interwencji tutaj i też w waszym lokalu takim powiedzmy kampanii wyborczej często rozmawiam z mieszkańcami, prowadzi rozmowy odnośnie takich kwestii prawnych, którymi pan się zawodowo, że tak powiem, zajmuje. No właśnie, z jakimi sprawami ludzie przychodzą? No więc oczywiście z błahymi, między innymi z takimi, jak wypełnić podstawowy dokument do urzędu, czyli jak odczytać pismo, które przyszło z urzędu, jest zapisane tak sformułowane, że często zrozumieć, i takich spraw mamy dużo. Ale jest też kilka takich spraw dość zawiłych, które monitorujemy już od dość dawna. I tutaj taką jedną z bardziej skomplikowanych spraw, w której trzeba było naprawdę dużo wysiłku włożyć, bo jest sytuacja, którą może tutaj pokrótce opiszę. Nie jest to sprawa jednostkowa, to o tym wiemy. Otóż sprawa domniemanego długu mieszkańca MPGN-u, mieszkańca lokalu socjalnego. Okazuje się, że mieszkaniec posiada dokumenty potwierdzające, że nie ma żadnego długu wobec spółki i ponosi koszta regularnie, jak też z niewiadomych przyczyn został przekwalifikowany jako osoba, która już nie wypełnia kryteriów zamieszkiwania w lokalu socjalnym. W związku z tym odbyła się rozprawa w sądzie i sąd zaocznie wydał wyrok nakazując opuszczenie lokalu bez orzekania o możliwości przyznania lokalu zastępczego. I w tym przypadku nastąpiła jakaś dziwna sytuacja, bo naliczono temu panu też dług, którego jakby z jego dokumentów wynika, że nie ma. Pan ten oczywiście zgłosił się do nas zaniepokojony. W wyroku sądu jest też informacja, że musi ten dług spłacić. I co więcej, ta informacja została natychmiast uruchomiona i temu panu z renty pobierane są poprzez ZUS fundusze. Tak? Ale ten dług dotyczył czynszu czy jakichś innych kwestii? Okazuje się, że tam zostały włączone jakieś kwestie przeprowadzkowe. Tymczasem pan przeprowadzkę zrealizował z udziałem sąsiadów, którzy to potwierdzają, ponosząc całkowicie koszta tej przeprowadzki. I teraz wyrok sądu orzekł tutaj nie tylko wyprowadzkę, ale także i koszta. Tak? Okazuje się, że natychmiast skierowano pismo do komornika sądu, przy sądzie. Komornik natychmiast wszczął egzekucję i żeby to zahamować, to upłynęło około 1,5 miesiąca i pan ten stracił już pieniądze z renty pobrane przez okres już 2 miesięcy. Tak? W tym czasie skierowaliśmy oczywiście sprzeciw od wyroku sądu, jak też staraliśmy się zablokować ten wyrok sądu drogą zażalenia, no i musieliśmy sporządzić dodatkowe pismo, o dziwo trzecie, pozew przeciwegzekucyjny po to, aby zablokować egzekucję. Okazuje się, że to wszystko jednak wymaga czasu. W tym samym czasie pieniądze są temu panu pobierane. I teraz zgłosiliśmy się do komornika, dowiedzieliśmy się, że pieniądze, owszem, nawet jeżeli ten pan nie miał długu, ale jest wyrok sądu, tak, to temu panu będą te kwoty pobierane. Na pytanie, czy istnieje możliwość zwrotu tych pieniędzy, bo ten pan rzeczy samej stwierdzi i z dokumentu wynika, że nie ma takiego zadłużenia, czy istnieje możliwość zwrotu tych pieniędzy później osobie, której zostały one pobrane. Okazuje się, że nie. Dopiero po upływie 3 miesięcy od podjęcia naszych działań komornik jednak podjął decyzję słuszną, wydając postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego. Niemniej przez 3 miesiące ten człowiek w nerwach, tak, jako osoba... A trzeba zwracać się do tych MPGN-ów, żeby opisać swoją sytuację albo ewentualnie może wyjaśnić tę sprawę. Tak, bo oprócz pism do sądu, które miały zablokować możliwość egzekucji, kierował także pisma do MPGN-u i zgłaszał się na rozmowy. I te rozmowy oczywiście odbywały się w sposób taki, że nie przyznawano temu panu racji, a wręcz nie udzielano mu informacji. I to
ta sprawa z pewnością nie jest jeszcze zakończona. Takich spraw mamy wiele. Krzysztof Kosiński zaprasza osoby do kontaktu z Biurem Wyborczym Interwencyjnym i powtarza, podobnie jak wcześniej, że każda sprawa będzie załatwiona do końca. Państwo zapowiadali, że jeżeli ktoś przyjdzie do Państwa ze sprawą, z jakimś konkretnym problemem, to Państwo, no, jakby to powiedzieć, wspomogą go, pomogą, poprowadzą tę sprawę do samego końca. Oczywiście. Niedawno mieliśmy interwencję związaną właśnie ze zgłoszeniem tu do tego biura przez pracowników giełdy tematu, który wrócił w zasadzie jak bumerang, który przerabialiśmy w roku ubiegłym, a mianowicie kwestia sprzedaży dzisiejszemu najemcy giełdy w trybie bezprzetargowym. Pracownicy, którzy zajmują boksy handlowe na giełdzie, no mają, czują się bardzo zagrożeni, dlatego wiem, że dzisiaj jest bardzo duża rywalizacja, jeżeli chodzi o handel. Szczególnie ten mały handel wszędzie, w zasadzie w całej Europie. Czy boją się podwyżek, tak? Nie tyle podwyżek. Opowiem w skrócie, jak wygląda sytuacja aktualna giełdy. Właścicielem terenu giełdy przy ulicy Łyskowskiego jest miasto. Giełda jest dzierżawiona przez osobę prywatną w terminie do 2017 roku. Ta osoba, która dzierżawi giełdę, przed upływem tego terminu, już w roku ubiegłym wystąpiła o sprzedaż tej giełdy, o kupno tej giełdy w trybie bezprzetargowym. No oczywiście to zrodziło bardzo duży niepokój wśród najemców tych lokali, którzy w zasadzie żyją z tej sprzedaży hurtowej, zaopatrują kilka tysięcy punktów handlowych, łącznie z targowiskami, z malutkimi sklepami na terenie gminy, powiatu, miasta Grudziądz. Ponoć zaopatrują się także handlowcy w promieniu 100 kilometrów, przyjeżdżają do Grudziądza ze względu na ceny, które są tu na giełdzie. Dlatego dzisiaj przejęcie przez prywatnego właściciela tego terenu no, stawia możliwość kolejnej odsprzedaży tego gruntu komuś innemu. Istnieje potencjalne zagrożenie likwidacji tej giełdy w ciągu jednego dnia dosłownie.